Dzisiejszego vloga postanowiłem poświęcić wydarzeniom na Łazienkowskiej, na Legii. Po pierwsze tej haniebnej, kompromitującej porażce z Ruchem Chorzów. Legia przegrywa 2-3, chociaż prowadziła 2-0. To jest pełna kompromitacja właściwie wszystkich, od sztabu trenerskiego po samych zawodników, którzy oddali takie prowadzenie, i to nie z drużyną walczącą o Mistrzostwo Polski, tylko takim ligowym przeciętniakiem. W Legii widać, że nie działa nic, żadna formacja, jedna gorsza od drugiej. Legia nie ma bramkarza, zamieniony Skaba, posadzony na ławce po serii błędów, choćby z Krakowią. Antolowicz równie kiepski, ale też fatalni przed nim obrońcy, dopuszczający do sytuacji 1-1. Brawo dla Arkadiusza Piecha, hat-trick, 3 bramki. Rozmawiałem z nim nawet po meczu. Okazało się, że i tak jak ja oglądał przed spotkaniem mecz Manchester United z West Hamem, Manchester United też przegrywał 0-2, żeby wygrać 4-2 po 3 bramkach Wayne'a Rooney'a. No, Arek na tyle był realistą, że nie powoływał się tutaj na inspirację słynnego Anglika. Zresztą powiedział, że jego idolem zawsze był Ronaldinho. Jedyny jasny punkt, jaki dojrzałem w Legii, to powrót Macieja Rybusa po bardzo długiej przerwie, po długiej kontuzji. Pierwszy mecz i niezły występ na lewej stronie. Dużo zamieszania i gol, całkiem ładna bramka. Ale to ostatnia w miarę pozytywna rzecz. Skandaliczne było to, co się wydarzyło na Legii później, czyli to pobicie, uderzenie Kuby Rzeźniczaka przez rozczarowanego kibica, kibola raczej. Coś nieprawdopodobnego i cała ta sytuacja później. Ja rozumiem, że kibice mieli prawo czuć się rozczarowani, trudno, żeby było inaczej. No, jak mówię, oni dopingowali do końca. Ta atmosfera na meczu nawet przy 2-3 była fantastyczna do końca. Kibicom nie można nic zarzucić, ale to rozczarowanie, nawet największe, nie może prowadzić do tak skandalicznego zachowania, że kibic znajduje się w ogóle tam w tej strefie dla piłkarzy, że uderza, że obraża. Też bardzo rozczarowują mnie też postawa władz klubu, który właściwie poza wydaniem takiego lakonicznego oświadczenia, że ubolewa, że sprawdzi, co tam się wydarzyło. No, klub w takiej sytuacji powinien stanąć murem za swoim zawodnikiem. Jak ten zawodnik ma się czuć w tej sytuacji? Jak ma w ogóle kiedykolwiek grać jeszcze z pełnym sercem dla klubu, który właściwie umywa ręce? No, nie było takiej propozycji, ale można się domyślać, że wolałby, żeby piłkarz z powództwa cywilnego tutaj się sam rozliczał z zawodnikiem. Brakuje mi takiego jakiegoś ogromnego wsparcia wobec rzeczy, no naprawdę haniebnej. Ja oczywiście kibicem, ja dopuszczam, to jest naturalne, kibice mogą mieć swoje emocje. Ja na przykład uważam, że kibic ma prawo, kibice mają prawo nie lubić jakichś zawodników, nie akceptować ich w drużynie. Pamiętamy taką sytuację, jak jakiś czas temu kibice Legii nie zaakceptowali Pawła Kaczorowskiego w drużynie, byłego zawodnika Lecha, za to, jak się zachowywał po sukcesie na Łazienkowskiej i tak dalej. Ja to rozumiem. Kibice mają też pełne prawo wywierać presję na klub, że takiego zawodnika nie chcą. To ma być ich drużyna, no jak mają komuś takiemu kibicować. Mogą mi się nie podobać metody, wyszydzanie, wyśmiewanie, obrażanie, ale do takich sympatii, do takich animozji mają prawo takie samo, jak na przykład kibice Wisły, żeby nie nienawidzić, ale żeby nie akceptować, żeby nie lubić Tomasza Frankowskiego. Mogą czuć się zdradzeni, mogą czuć zadrę, mają do tego prawo, no ale no naprawdę, no nie stosowanie przemocy fizycznej, nie upokarzanie. I ze strony klubu nie może się to spotkać z zamiataniem pod dywan. Musi być jakaś reakcja. Na razie mamy reakcję dopiero tylko władz ekstraklasy. Może to władze ekstraklasy wymuszą w takim razie na klubie, jeśli ten nie wie, jak się w tej sytuacji zachować wobec zresztą nie anonimowego kibica, tylko kogoś, kto już podpadał wielokrotnie, kto już miał zakazy stadionowe. Także Legia
tym momencie leży na całej linii, leży sportowo, nie ma drużyny, nie ma trenera, który umiałby powziąć jakieś sensowne decyzje. Słyszę, że wśród następców już stawia się Skorży ultimatum, wymieniając jako następcę Henryka Kasperczaka, człowieka, który no, od kiedy wrócił do futbolu po tych dawnych sukcesach, już niewiele zostało po sukcesach z tą Wisłą, w czasach Żurawskiego, Kosowskiego, Kalu Ucze i tak dalej, to same porażki i w Wiśle, i w Górniku Zabrze. Jeżeli to ma być następca Macieja Skorży, to oznacza to, że też w zarządzie klubu panuje kompletny chaos i brak realnej oceny sytuacji. No i do tego dochodzi jeszcze ta sytuacja z kibicami. Nie wiem, jak się skończy, jeżeli będzie zakaz stadionowy dla chuligana, czy znowu nie będzie na Legii protestu, czy znowu nie będzie wyzwisk wobec władz klubów, a wtedy to już będzie kompletna katastrofa.